Dziękuję Ci, drogi Ajaxie, że dla mnie święta w Lidze Mistrzów nadal trwają. Dziękuję Wam wszystkim, którzy przesyłaliście mi gratulacje z powodu awansu Ajaxu do półfinału Ligi Mistrzów, mimo tego, że ja nie miałem żadnego wpływu na to, jaki ten wynik był. Bardzo się cieszę, że cieszycie się w tak dużej liczbie moją radością. To jest naprawdę bardzo miłe. Dziękuję wszystkim, którzy piszą, że zazdroszczą mi tego, że jestem kibicem Ajaxu. Dziękuję Ajaxowi, że tacy ludzie się w ogóle pojawiają. Dziękuję kibicom Juventusu za to, że w trakcie, czy przed tym nawet dwumeczem, było sporo dyskusji, ale zawsze było to na odpowiednim poziomie. Bywało nieco złośliwie, ale zawsze sympatycznie. Dziękuję za to, że byli w stanie pogratulować awansu. Dziękuję Juventusowi za to, że ten dwumecz był po prostu czysty. Niczego złego z takiego sędziowskiego i tak dalej punktu widzenia nie było. Dziękuję Bożydarowi Iwanowowi za to, że obiecał na Twitterze, może nie wprost, ale jednak, że Ajax awansuje. No i okazał się być solidnym człowiekiem. Zinkgravenowi dziękuję za to, że pomimo tego, że strasznie się bałem o jego występ, to wszedł na tę lewą obronę i zagrał przyzwoicie, niczego nie spieprzył. Życzymy mu zdrowia. Mam nadzieję, że to, że zszedł z boiska w końcówce, to nie jest równoznaczne z jakimś dramatycznym urazem. Dziękuję Ajaxowi za to, że dosyć spore przyrosty na moim YouTubie, na moim Twitterze i tak dalej się pojawiły. Jestem przekonany, że ta dynamika spowodowana jest wynikami mojego ukochanego klubu. Dziękuję Erikowi Ten Hagowi za cokolwiek, co zrobił w przerwie spotkania w Turynie, bo przed gwizdkiem oznajmiającym zmianę stron nie wyglądało na to, jakby Ajax mógł w tym spotkaniu siąść Juventusowi na karku, nawet bez siodła i tylko klepiąc po tyłku pokazywać, gdzie ma jechać. A tak to wyglądało w drugiej przerwie. Trenerze, wielki szacunek i bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za to, że oglądając kolejne akcje, kolejne klepki, szybką piłkę po prostu pozytywną, miałem okazję ronić kolejne łzy radości i wzruszenia. Dziękuję Ajaxowi za to, że po raz pierwszy od 22 lat moja najukochańsza drużyna jest w półfinale Ligi Mistrzów. Dziękuję Ajaxowi za to, że teraz już chyba naprawdę ostatecznie nikt mi nie wmówi, że Ajax trafił na słaby Bayern, słaby Real, co słaby Juventus też. Może to na tle Ajaxu te drużyny wyglądają słabo. Dziękuję Frankiemu de Jongowi, że pomimo obaw dotyczących jego zdrowia i pomimo tego, jak wyglądał przed przerwą, potrafił się pozbierać i dyrygować drużyną po przerwie. Dziękuję Daleyowi Blindowi za to, że po raz kolejny był niesamowicie efektywny w tym, co robił, że potrafi tak dobrze na tym poziomie, pomimo moich obaw, wyprzedzać napastników, przewidywać ich ruchy i tak dalej. To jest piłkarz, który myślałem, że będzie idealny do zgniecenia Ligi Holenderskiej, natomiast byłem przekonany, że z rywalami takimi jak Juventus na przykład, no po prostu nie będzie dawał sobie rady. Byłem w błędzie, bardzo się z tego powodu cieszę. Dziękuję Daily, że wyprowadzasz mnie z tego błędu. Dziękuję Duszanowi Tadiciowi, który wielokrotnie bywał faulowany, który jest niesamowicie ważny w kontekście utrzymywania się przy piłce. Dziękuję za poświęcenie i za walkę w każdej możliwej sytuacji. Dziękuję Ajaxowi za to, że jesteśmy na etapie, w którym jestem w stanie dopuścić do siebie myśl, że można wygrać tę całą Ligę Mistrzów. No bo Juventus nadal uważam za najcięższą przeszkodę, jaka stała przed holenderskim klubem. Za rywala najbardziej niewygodnego. No i zwłaszcza ta pierwsza połowa w Turynie była na to świetnym dowodem. I to nie znaczy oczywiście, że jeżeli w następnym czasie, w następnej rundzie pojawi się łatwiejsza przeszkoda, to że też się ją uda pokonać. Tego nie wiemy. Natomiast jestem przekonany, że ta drużyna jest w stanie
zrobić coś, co udało się zrobić w roku 95. Wygrać Ligę Mistrzów wbrew wszystkiemu i myślę, że byłby to nawet większy wyczyn niż wtedy, bo aktualnie ten dysonans finansowy pomiędzy piłką klubową holenderską a resztą świata jest dużo większy. Dziękuję za to, że jestem w stanie uwierzyć w ten, no myślę, że cud. Cud, który się jeszcze nie wydarzył, ale w tym momencie można go sobie wyobrazić. Dziękuję Hakimowi Ziyechowi za to, że w tym ważnym, naprawdę kluczowym meczu był w stanie zebrać się w sobie i uznać, nie, nie będę strzelał z każdej możliwej pozycji, nie, nie będę kretyńsko dryblował, tak ograniczę do granic możliwości moich straty piłki. Udało się, dziękuję, dostrzegłem to, bardzo to szanuję i dziękuję. Dziękuję Last Session za to, że pomimo tego, że jest człowiekiem jeszcze starszym ode mnie, i tak zostawia na boisku całe swoje zdrowie, całe swoje serce, i pomimo tego, że nie jest jakimś gladiatorem, nie jest potężnie zbudowanym piłkarzem, to tak czy inaczej, niezależnie od wszystkiego, nie było widać. Nie przegrywał jakoś pojedynków fizycznych, a bardzo się tego obawiałem. Dziękuję Ci za to poświęcenie, Lasse. Dziękuję Matthijsowi de Ligtowi, że jest cudownym kapitanem i najpiękniejszą istotą w całym kosmosie. Dziękuję Dawidowi Nereszowi, że nawet jeżeli nie jest do końca obecny w spotkaniu, nawet jeżeli nie rozgrywa swojego najlepszego pojedynku, to i tak jest użyteczny w graniu sklepy i nie jest kimś, kto byłby zupełnie nieobecny w grze. Że pomimo tego, że nie jest gwiazdą danego meczu, że tego konkretnego rewanżu z Juventusem, że pomimo tego był po prostu użyteczny i że wracał się, że był aktywny również w defensywie, był pracowity. Dziękuję Feldmanowi za to, że pomimo jego natury udało mu się w sensowny sposób zagrać to spotkanie. Nie pyskował do sędziów, nie złapał głupiej kartki. Wielki szacunek, wiem, że to była dla ciebie, były kapitanie, duża rzecz do zrobienia. Dziękuję, doceniam ten wysiłek. Dziękuję Danemu van de Beekowi, że uznał, że akurat z Juventusem w tym najważniejszym rewanżu dobrym pomysłem będzie jednak w końcu wykorzystać dobrą sytuację i strzelić bramkę na 1-1. Coś niesamowitego. Bardzo dobry mecz znowu. Dziękuję Ci, Dony, za to, że zawsze zostawiasz więcej niż 100% na murawie, że jesteś płucami tej drużyny i jednocześnie potrafisz się super odnaleźć w polu karnym, że jesteś płucami, że jesteś dużo lepszym Dawim Klasenem po prostu. Bez porównania lepszym. Dziękuję sztabowi od przygotowania fizycznego Ajaxu za to, jak ta drużyna wygląda w tym momencie. Czołowi piłkarze Ajaxu mają kilkaset minut więcej w nogach od tych, którzy grali we wtorek w koszulkach Juventusu. Nikt tego nie widział. Dziękuję. Ludzie odpowiedzialni za to wykonaliście naprawdę spektakularną robotę. Liczę na to, że to jeszcze nie jest koniec. Dziękuję osobie, kimkolwiek by ta osoba nie była, ta osoba odpowiedzialna za to, że ta drużyna ma duszę i ma charakter. Kolejny już raz, a jak znajduje się w niekorzystnej sytuacji. Tym razem 1-1 u siebie, dostają bramkę, ale drużyna zupełnie się nie łamie. Ciśnie na pełnej, zupełnie tak jakby była zbudowana z bandy wyjadaczy, weteranów i tak dalej. A to jest przecież w dużej mierze dzieciarnia. Niesamowita robota. Dziękuję duchowi Ajaxu, tego Ajaxu. A Tobie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę Ci, żeby Twoim udziałem były takie wzruszenia, jakich ja doświadczyć mogłem w tym sezonie Ligi Mistrzów i coś mi mówi, że to jeszcze nie koniec. Za patronowanie mojemu kanałowi dziękuję Jakubowi Sobczyńskiemu.